Czy Marcin z Otomoto zacznie streamować Minecrafta? Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku Ekstra, w którym odpowiadam na wasze pytania. Dzisiejszym gościem jest Nissan Cube, czyli to słodkie pudełeczko, które stoi za mną. Link do pełnego filmu znajdziecie w opisie i zaczynamy. Okej, to zaczynamy. Zdejmuję czapkę, zakładam kominiarę, ruszam na robotę i... Dobra, to nie jest dokument o maczetach. Witam was serdecznie, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to koniecznie zróbcie to czerwonym przycisk poniżej, bo to jest właśnie odcinek stworzony z widzami dla widzów, którym odpowiadam na pytania zadane na karcie społeczności. Jest tych pytań zawsze dużo, więc wybieram te, które dostały najwięcej łapek w górę, albo które mi jakoś wpadły w oko, w ucho. Zaczynamy. Ile wynosi współczynnik oporu powietrza CX? Tyle co z szafy dwudrzwiowej. Żartuję, śmieszki. Tak naprawdę wzorcowy współczynnik CX wynosi 0,27. Tyle ma Passat B5 i tego uznaję za wzorzec. Natomiast Cube ma 0,35. Dla porównania cegła ma 2,1, więc jeszcze dużo mu brakuje do takich kanciastych przedmiotów. Czemu Japończycy musieli się wzorować na listonoszu Patu? Bo nie miałbym na czym oprzeć swojego żartu z głównego odcinka. Jeśli jeszcze nie widzieliście, to link w opisie albo w karcie. A tak w ogóle swoją drogą, bo wszyscy tutaj kojarzą listonosza Pata. Lubiliście w ogóle tą bajkę? No i oczywiście mówię do publiki, która pamięta, jak wieczorynka była o 19. Teraz to pewnie już nikt nie wie, co to jest. Bo ja tak ogólnie nie przepadałem za listonoszem Patem. Bo pewnie dlatego, że zazdrościłem mu auta. Czy da się w nim bezpiecznie umieścić 3 foteliki z tyłu? Generalnie ten samochód jest bardzo przestronny. Dużo miejsca na nogi. Duży zapas nad głową. Ale jeśli chodzi o szerokość, to nie ma rewelacji. Niestety nie mam 3 pełnowymiarowych fotelików, bo znajomi się kapnęli, kto im te foteliki podkrada na chwilę. Ale mam jeden pełnowymiarowy i jeden tak zwany siedzonko. I już widać, że tu, o widzicie, tu jest krawędź, tu jest isofix dla tego fotela, że nie ma opcji, żeby się zmieściły 3 foteliki takie pełnowymiarowe, bo po prostu na szerokość nie wejdą. O, 2. 2 bez problemu i dzieci będą miały tyle miejsca, że może jest szansa, że nie pokopią fotelika. W sensie fotela, tego fotelika. To znaczy między sobą też się nie pokopią, a to też jest duży atut, bo jak pewnie wiecie, to miejsce pomiędzy dziećmi, tak żeby się nie mogły sięgnąć na długość pięści, też jest ważne w autach. To tutaj Cube to ma właśnie. Czy za projekt tego samochodu odpowiadał 5-latek? Prawdopodobnie tak, ale nie miał tyle samo szczęścia, co jego rówieśnik, który zaprojektował Tesla Cybertruck. Ile auto kosztowało jako nowe w podstawie i max wersji oraz co miał na celu praktycznie zerowy tylny zwis? Czy to po to, by przypodobać się naszym skośno-okim braciom? To auto jako nowe kosztowało jakieś 70 tysięcy złotych, co na ten segment to jest bardzo dużo, ale to wtedy, bo teraz to za Ibizę czy za Polo 70 tysięcy to jest normalka i nikt jakoś alarmu nie wznosi. Zwis, w ogóle sylwetka tego auta, to jest typowo azjatycki zabieg. Auto ma być maksymalnie krótkie, to nawet nie ma 4 metrów, ale wykorzystane maksymalnie w środku, przestronne. A jeżeli chcemy, żeby fotele z tyłu jakoś sensownie nisko były położone, to musimy oś wyrzucić jak najdalej do tyłu. No, zwis nie jest zerowy, ale jest bardzo mały. Dzięki temu tylna szyba to jest praktycznie tylna krawędź samochodu. Bardzo łatwo się parkuje tym samochodem. Dół od piżamy to spodnie zakładane na gołe ciało, czy raczej wielkie majtki? To pytanie jest tak samo absurdalne, jak na tych obrazkach w internecie. Gdyby pies nosił spodnie, to nosiłby je na 4 łapach, ale do połowy tułowia, czy na tylnych łapach tak jakby stał? Albo gdyby wąż nosił łańcuszek, albo czapkę, albo cokolwiek innego. Totalny absurd. Ktoś tutaj wyjechał. Ale myślę, że spodnie to nadal spodnie. Poza tym nikt chyba nie broni, żeby spać w majtkach i założyć spodnie od piżamy, jeżeli ci jest zimno. Czy jest brzydszy niż Multipla? A to zależy, która generacja Multipli. Myślę, że akurat w przypadku Cube'a jest tak, że on jest bardzo specyficzny, ale ma też dużo osób, które są zakochane w tym wyglądzie. Więc to nie jest tak, że totalnie wszyscy uważają, że on jest beznadziejny, a z Multiplą trochę tak było. A tutaj mimo wszystko można spotkać ludzi, którzy zwariowali na punkcie Cube'a. Czy Japończyk płakał, jak projektował? XD. A widziałeś w ogóle kiedyś płaczącego Japończyka? Bo ja nie. Dlaczego wygląda jak samochód listonosza Pata? Ja myślę, że może być zupełnie odwrotnie i można by zadać pytanie, dlaczego samochód listonosza Pata wygląda jak azjatyckie auta? Bo w Azji takich aut jest cała masa, więc może trzeba się zwrócić do twórców
tej bajki brytyjskiej. Jaka jest łączna powierzchnia szyb w tym aucie? Będziemy musieli wykonać uproszczoną kalkulację, ale to i tak coś powinno wam powiedzieć. 143, 65, to przemnożcie sobie. Szyby boczne 80 na 43. Ja wiem, że one są trochę zaokrąglane, ale nie utrudniajmy tego. Tył 71 na 44. Na dachu też mamy szybę, więc wypadałoby ją policzyć dla rzetelności tego profesjonalnego pomiaru. 77 na 223. I pozostaje jeszcze ta niesymetryczna szyba z tyłu. Tu będzie najtrudniejsza kalkulacja. 120 na 45 i to jest dodatkowa szybka. 42 na 46. Jeśli ktoś z was dobrze ogarnia matematykę, to napiszcie w komentarzu, jaka jest ta powierzchnia. Pomóżmy sobie nawzajem. Ile kosztuje takie auto i czemu takie rzadkie na drogach w Polsce nada się na rodzinne auto? O cenach mówię w pełnym odcinku, link w opisie. Czy nada się na rodzinne auto? Jako jedyne to chyba nie, to znaczy do poruszania się po mieście, owszem, zapakujemy się w 4 osoby, albo nawet w 5, jeżeli z tyłu będą siedzieć dzieci, ale nie w fotelikach. Ale bagażnik jest strasznie krótki, więc żadnego dłuższego przedmiotu, ani zbyt wielu walizek tam nie zapakujemy. Więc nada się jako rodzinne auto, ale raczej jako drugie, takie do wyjazdów, do sklepu, na miasto. A jeżeli wakacyjne, to może być trudno, szczególnie, że trasa tym samochodem, jeżeli na przykład pojedziemy autostradą w jakąś dłuższą trasę, to będzie też tutaj głośno i trochę to może być męczące i nieprzyjemne. Raczej to jest auto tworzone z myślą o mieście. Czy to jest ten sam egzemplarz, który był w zakupie kontrolowanym? No trudno go nie rozpoznać, prawda? Sebastian nam udostępnił ten egzemplarz i można powiedzieć, że ten sam auto jest już celebryta, z tego co wiem był tam. Może się pojawi jeszcze w jakimś innym kanale na YouTubie. Sebastian to jest w ogóle mega pozytywnie zakręcony człowiek. Uwielbia takie dziwne auta. Ostatnio mi podsyłał, że chyba kupił Yarisa Verso, też takiego właśnie kanciastego bardzo. I ma ogromną wiedzę na ten temat, więc też sporo pomógł przy tworzeniu tego odcinka. Także Sebastian, pozdrawiamy cię, wariacie pozytywny. I zresztą widzicie sami, że takie przeróbki jak na przykład ta trawa, to Sebastian wykonał sam, sugerując się akcesoriami, które oferuje Nissan do tego modelu. I do tego jeszcze Sebastian ma takie jaja, że jakby to auto niewystarczająco zwracało uwagę, to sobie założył indywidualne tablice, zresztą pewnie kojarzycie jakie. No, także jak jeździ po swojej miejscowości, to ludzie go kojarzą z daleka z wyglądu tego samochodu, a jeszcze tablice upewniają ich dokładnie, że jedzie Sebastian. Ile kostek Rubika, ewentualnie mogą być inne kostki, zmieści się do schowka tej kostki? No, kostek Rubika niestety nie udało mi się załatwić na test. Udało mi się załatwić kostki masła. Mam nadzieję, że to będzie ok. Tyle, że się roztopiły, więc więc po teście. Także może innym razem odpowiem na to pytanie. A tymczasem piszcie w komentarzach sposoby na usunięcie tłustych plam ze schowka Cuba. Każda pomoc się liczy. Czy podczas zderzenia z prędkością powyżej 30 km na godzinę ktoś przeżyje? Wcale nie jest tutaj tak źle, dostał 4 gwiazdki NCAP, więc raczej nie ma tragedii, są auta, które mają gorsze statystyki. Czy ludzie na ulicy się za nim oglądają? Zdecydowanie tak, nawet bardziej niż, nie wiem, na przykład za Porsche. Chociaż nie wiem, jakie uczucia nimi kierują, bo inny widz napisał: reakcja kolegi na drodze, jak zobaczył to auto. O ku... ale brzydki samochód. Czy taki samochód można kupić na waszym serwisie Otomoto? Czy to pytanie zadał może jakiś mój szef? Otóż serwis Otomoto posiada najszerszą ofertę aut używanych i oczywiście można zakupić każde auto. Nie no, żartuję. Można, ale nie ma ich zbyt dużo, bo nie są zbyt popularne. Ale w opisie będzie link do pełnej listy ogłoszeń Nissana Cuba. Czy przy tak pionowej szybie widać światła sygnalizacji, stojąc na skrzyżowaniu jako pierwszy? Widać, ale w razie czego, jeżeli nie widzisz, to możesz sobie spojrzeć przez szyber dach, bo jest szklany. Za to ciekawsza jest osłona przeciwsłoneczna, bo jak ją zasłonisz, to nie widzisz prawie nic. W sensie, no jak w czołgu, musisz patrzeć pod, bo ci zasłania połowę. No ja rozumiem, że można to posunąć dalej, ale jest przeogromna, przezabawna. Czy da się wsiąść bez ściągania cylindra z głowy? Po co ci cylinder na głowie? Przecież cylinder jest w silniku. Tam niech zostanie. Jak z dostępnością części blacharskich? Wbrew pozorom, tych samochodów sprzedawało się całkiem dużo, więc nie powinno być problemu. Może czasami będzie trzeba coś ściągnąć z zagranicy, ale jak w internecie poszukacie, to dosyć łatwo da się znaleźć części blacharskie do Nissana Cuba.
I jeszcze jedno, co to jest za samochód, jak byś go nazwał? Ani to hatchback, ani SUV, ani van, może minivan? Uczeni mówią, że jest to mikrowan i w sumie to by się zgadzało. Ma niecałe 4 metry długości, a w środku jest przestronny jak w kościele. No, to jest naukowa definicja. Poniżej 4 metrów przestronność kościoła. Czy twoim zdaniem Cube jest brzydszy od Multipli? Ja bym jeszcze dołożył do tego zestawienia PT Cruisera i Pontiaca Azteca i teraz sobie wybierajcie. I na ich tle Cube jest całkiem ciekawy. W ogóle to jest zastanawiające, że jak wyszło Suzuki Jimny, to wszyscy się zachwycali. A w zasadzie tam filozofia jest podobna. Też ma być kwadratowy, w takich ciekawych proporcjach. I tam się wszyscy zachwycali, a tutaj tyle takich uszczypliwości. Czy ten samochód ma sztuczną trawę na desce rozdzielczej? Tak, ma. W ogóle ja myślałem, że to jest tylko takie szaleństwo Sebastiana, właściciela tego auta, bo on zlecił uszycie takich dywaników imitujących trawę właśnie tutaj w Polsce, ale wyobraźcie sobie, że jest oficjalne takie akcesorium, a jak zagłębiłem się w grupy użytkowników tego samochodu, to ludzie szaleją na punkcie tych akcesoriów. Wyobrażacie sobie to? Wrzucają zdjęcia, się chwalą, zobaczcie jak ładnie i ludzie komentują: pięknie, super, sweet, how awesome i tak dalej. Coś się dzieje na tym świecie. Jaka trawka. A zobaczcie, co tu za dzikie zwierzę w tej trawie się pojawiło. Czy wnętrze jest przestronne? Tak, i to bardzo. Czy deska rozdzielcza jest zrobiona z tandetnego plastiku? Czy tandetnego, nie wiem, ale bardzo twardego. Nie widać tutaj żadnego zużycia, nic też nie trzeszczy, ale plastik jest, no może, o, widzicie, może tutaj troszkę, ale generalnie wszędzie mamy tutaj twardy plastik. Już wiem, na czym wzorowali się, tworząc Tesla Cybertruck. A wcale, że nie, bo moim zdaniem to wzorowali się na Polonezie. Lodówka? Co pan? Miały być auta, ale to jest lodówka z funkcją jeżdżenia, więc myślę, że możemy na to przymknąć oko. Na przykład współczesne samochody to są komputery na kołach i w sumie analogia taka sama. W jaki sposób można się z wami umówić, aby zdać swoje auto do testów? Wystarczy napisać do nas na e-mail youtube@otomoto.pl. Zresztą ten adres jest podany w opisie filmu. I już, i się dogadujemy, tylko ważne jest to logistycznie, że auto potrzebujemy mieć tutaj kilka dni, bo nagrania trwają plus nasze testy trwają. To się dzieje w obrębie Poznania, więc fajnie, jeżeli jesteście gdzieś z pobliża albo możecie ten samochód tutaj dostarczyć. A jeśli nie, a macie jakieś fajne, ciekawe auto do zaproponowania, to napiszcie i może jakoś spróbujemy to sensownie załatwić. Jakich bloków z Minecrafta potrzeba, by zbudować takie cudo? Gdybym odpowiedział na to pytanie zbyt szczegółowo, to mogłyby zacząć chodzić pogłoski po YouTubie: czy Marcin z Otomoto zacznie streamować Minecrafta? No i oczywiście odpowiedź brzmi nie, bo niespecjalnie mam czas na jakiekolwiek gry, ale myślę, że gdybym zapytał dzieciaków moich znajomych, to by mi byli w stanie odpowiedzieć. Jak uzyskam odpowiedź, to najwyżej wam napiszę. A oczywiście większość żartów dotyczących Cube'a w waszych komentarzach dotyczyła tego, że jest on kwadratowy, na przykład jak te bloki z Minecrafta. Tyle wiem, że robi się takich z różnych kwadratowych bloków i nawet chyba w szkołach tego uczą, bo mówią, że to nauka programowania. Nie wiem, ale za moich czasów to mieliśmy jeden komputer na 11 osób, więc ciężko powiedzieć. I mieliśmy, o, to historia ciekawa, mieliśmy takie bombki monitory i żeby nie ściągać, to pan zakładał nam takie tak zwane końskie okulary, czyli takie klapki na gumkach, żebyśmy nie ściągali od drugiej osoby, jak na przykład formatuje w Wordzie i pogrubia tekst. To tak a propos nowoczesnych technologii i Minecraft. Gdyby auto było czerwone, to jak nic pomyślałbym, że wziąłeś je od listonosza Pata. A co gdybym ci powiedział, że to auto było czerwone, tylko właściciel dla frajdy przemalował go na taki kolor kaki? Dlaczego teraz nie robią takich fajnych aut, tylko każą nam patrzeć na przykład na Civic najnowszej generacji, która wygląda jak tuningowana przez naćpanego nastolatka ze Zblewa? Nie wiedziałem dotychczas, gdzie jest Zblewo, ale sprawdziłem w województwie pomorskim i w Wikipedii jest oznaczonych 5 osób sławnych ze Zblewa, w tym 3 księży. Więc może czas, żeby wpisać tam kreatywnego praktykanta z Hondy, który zaprojektował Civica. Co miał autor, projektant na myśli, a tak poza tym to nawet spoko fura. Myślę, że projektant chciał szybko pójść do domu, jak to projektował po prostu. Czy jakby zakładać mu spoiler na dachu, to też musiałby być niesymetryczny? Nie, ale jakbyś założył mu spoiler na dachu, to myślę, że opór aerodynamiczny byłby tak duży, że ten samochód sam jechałby do tyłu. Czy po wejściu czujesz się jak w sześcianie, jak w filmie o tytule Cube? Zdecydowanie tak, ale w takim dosyć pojemnym sześcianie, ale zdecydowanie jak w sześcianie. Czasami się zastanawiam, czy nie jestem w kostce i ktoś zaraz mnie pokula. Proszę zmierzyć tylny zwis i podać wartość w centymetrach, dziękuję. Tak, ładnie i kulturalnie, proszę bardzo. W ogóle trzeba przyznać, że ten samochód w tym kadrze bardzo ładnie wygląda, prawda? Fajna felga. Zwis tylny, według mojego bardzo precyzyjnego i profesjonalnego pomiaru, będzie wynosił jakieś 54 cm. Z dokładnością do 10 cm.
Jak ze zwrotnością tego kunsztu inżynierii, bo wygląda dość topornie. Może wygląda, ale zwrotny jest bardzo. W mieście można naprawdę sprawnie manewrować i super się parkuje, także pod tym względem wygląd nie idzie w parze ze zwrotnością. No i to tyle w tym odcinku, dziękuję Wam serdecznie za zaangażowanie. Pamiętajcie, aby dołączyć do naszej grupy Funkiel, grupa na Facebooku, tylko odpowiedzcie na pytania, bo bez tego nie przyjmujemy. Do tego subskrybujcie kanał, komentujcie ten film, komentujcie inne filmy, oglądajcie wszystkie filmy, oglądajcie wszystko, czekajcie na kolejne filmy, powinno ich być dużo. W czwartek o 17, w niedzielę o 20, może jeszcze coś po drodze uda się znaleźć. No i tyle. Ruszam pielęgnować trawkę w Nissanie Cube dalej. Cubie. W Nissanie Cube dalej. Trzymajcie się, cześć!